Wkraczamy w nowy rok, 2021. Jako ludzie ochrzczeni, jako chrześcijanie, wkraczamy z wielką wiarą i nadzieją, że Bóg jest z nami, że nie jesteśmy sami, pomimo czasu pandemii koronawirusa i innych zagrożeń. Nie traćmy nadziei. Niech każdy nowy rok, każdy dzień nowego roku będzie dniem przepełnionym miłością, nadzieją i pokojem, które płynie od Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. Życzę, aby ten nowy rok był obfity w Boże błogosławieństwo i Jego łaskę. Ale życzę wam, bracia i siostry, wypowiadajcie słowa przepełnione miłością i nadzieją do drugiego człowieka. Takie słowo umacnia, buduje, dodaje otuchy. I w tym nowym roku nie opuszczajcie rąk na widok różnych trudności, problemów, ale przyjmijcie postawę zawierzenia siebie Bogu i powiedzenia: Jezu, jeśli Ty tego chcesz, ja też tego pragnę. To jest to zawierzenie siebie Bogu, zaufanie Bogu, zaufanie Matce Najświętszej. Ten nowy rok jest rokiem świętego Józefa w Kościele katolickim. Niech święty Józef, patron Kościoła, wyprasza potrzebne łaski, ale też niech będzie dla wszystkich wzorem do naśladowania. On, który chciał oddalić Maryję, kiedy się dowiedział, że jest brzemienna. I kiedy Bóg posłał anioła do niego i powiedział: nie bój się, nie lękaj się. Z Ducha Świętego poczęła. Oto poczniej porodzi syna, któremu nadasz imię Emanuel. Zawierzył i zaufał siebie Bogu. I jego postawa uczy nas tego ciągłego zawierzania siebie Bogu w nowym roku, zaufania. I tego z całego serca wszystkim życzę. I na każdy dzień nowego roku niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A ja zapewniam o modlitwie każdego dnia w intencji wszystkich diecezjan i przebywających na terenie diecezji ełckiej. Szczęść Boże.